Dzień dobry, Jarosław Lempek, CKR Majdańska. Podstawą pracy każdego fizjoterapeuty jest terapia indywidualna. Jej pierwszym elementem jest dokładnie przeprowadzony wywiad. W jego trakcie terapeuta stara się dowiedzieć, jakie są oczekiwania pacjenta, poznaje jego codzienne aktywności oraz historię leczenia. Dzięki temu może postawić hipotezę, jaki był mechanizm powstania problemu. Kolejnym etapem jest badanie, podczas którego fizjoterapeuta bada zakresy ruchu stawów, siłę i napięcie mięśniowe. Wykonuje testy kliniczne określające standardy i odchylenia od norm w funkcjach ruchowych. Ich wyniki będą stanowiły punkt wyjścia do dalszej terapii. Dzięki badaniu jest w stanie znaleźć przyczynę powstania problemu, która często znajduje się poza obszarem objętym dolegliwościami bólowymi. Właściwa terapia indywidualna polega na wykorzystaniu wybranych technik fizjoterapeutycznych, w wyniku których otrzymamy optymalny efekt terapii. Wśród nich należy wymienić terapię manualną, techniki mobilizacji tkanek miękkich, techniki powięziowe, elementy masażu, techniki odtwarzania prawidłowych wzorców ruchowych i wiele innych. Terapeuta może również wspomagać się urządzeniami takimi jak na przykład Indiba, laser wysokoenergetyczny czy fala uderzeniowa, które dzięki swoim właściwościom w wielu przypadkach przyspieszają regenerację tkanek i zmniejszają stan zapalny. Pozytywne wyniki terapii można uzyskać również dzięki stosowaniu kinezytapingu, czyli aplikacji na skórze specjalnych elastycznych plastrów. Aby utrwalić efekty terapii, stosowany jest trening funkcjonalny. Polega on na zastosowaniu ćwiczeń kształtujących prawidłowe wzorce ruchu. Są to często wykorzystywane ruchy w codziennym funkcjonowaniu, nad których techniką się nie zastanawiamy, czyli na przykład przysiady, zmiany pozycji, chwyty, rzuty i tym podobne. W celu poszerzenia i urozmaicenia gamy ćwiczeń wykorzystujemy dodatkowe przybory takie jak piłki, taśmy czy poduszki sensomotoryczne. Ostatnim etapem jest reedukacja, w trakcie której terapeuta przekazuje pacjentowi informacje i uczy, jak samodzielnie wykonywać ćwiczenia w domu.